dla nas ta Wigilia jest zawsze takim wyjątkowym czasem. Jeżeli chodzi o naszą Wigilię, taką organizowaną przez biskupa opolskiego, biskupa Andrzeja Czaję, to w tej sali, w której teraz jesteśmy, każdego roku już od kilku lat odbywa się Wigilia dla 100 osób bezdomnych. To są osoby, które głównie korzystają z pomocy Domu Nadziei tak na co dzień. W związku z tym oni dostają imienne zaproszenia od naszego biskupa właśnie na ten wigilijny wieczór. Wiemy, że tych osób potrzebujących w naszym mieście jest o wiele więcej i wiemy też, że staramy się dotrzeć do nich wszystkich. Poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będą organizowane wigilie dla seniorów, w tych różnych dziennych centrach dla seniorów. Tam będą też organizowane wigilie. Będzie też organizowana wigilia w noclegowni dla osób bezdomnych. Dzięki sponsorom, których udało nam się pozyskać, będzie tam też przygotowana dla około 100 osób przebywających w opolskiej noclegowni. No i oczywiście ten zasięg tej Wigilii jest o wiele szerszy. Chcemy też objąć bezdomnych, jakby bezdomni nie mają lokalizacji, to nie są tylko mieszkańcy Opola, ale też przyjeżdżają z różnych zakątków. Między innymi przebywają w opolskiej Barce i w tym roku w takiej kooperacji właśnie ze Stowarzyszeniem Barka organizujemy też paczki świąteczne i Wigilię dla osób bezdomnych, którzy przebywają w domach Barki. W tym roku mamy 4 domy dziennego pobytu na terenie naszego miasta i w każdym domu będzie zorganizowana Wigilia. Oczywiście wszędzie będzie 12 potraw, występy artystyczne. Zapowiedzieli udział włodarze miasta, proboszczowie parafii, którzy też obejmują takim wsparciem duchowym seniorów, którzy na co dzień spotykają się w tych placówkach. Łącznie w 4 domach dziennego pobytu codziennie spotyka się około 940 seniorów. Jest to bardzo duża grupa ludzi. Jednocześnie docieramy też do osób najstarszych, które już nie opuszczają swojego miejsca zamieszkania. Za pośrednictwem pracowników socjalnych naszego ośrodka trafia do nich pomoc, wsparcie, drugi człowiek, który potrzyma za rękę, życzenia. Wiele osób wysyła do nas maile, czasem są telefony anonimowe i to zupełnie wystarczy, żeby zwrócić naszą uwagę, że sąsiad obok jest sam, bo niedawno stracił najbliższą osobę, że jest ktoś, kto wymaga naszego wsparcia. Rzeczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udziela pomocy na wniosek. Nie zawsze wiemy, że gdzieś w mieście jest osoba samotna, niepełnosprawna, która wymaga wsparcia. I też często te osoby nie wiedzą, że jest taka instytucja pomocowa. Także bardzo prosimy o takie informacje. Wszystkie sprawdzamy. Wszędzie tam dociera pracownik socjalny, który informuje o możliwościach udzielenia wsparcia. Mamy wszystko przygotowane, ale prezentów nigdy dość. Cały czas apelujemy, że są potrzebne ciepłe czapki, rękawiczki, szaliki. Osoby, które z tego korzystają, bardzo dużo tych rzeczy rozdaliśmy niedawno w trakcie Światowego Dnia Ubogich. Ale nasi klienci bardzo często gubią te rzeczy, gdzieś o nich zapominają. Też jest takie zapotrzebowanie na ciepłe skarpety, więc jeżeli ktoś chciałby się podzielić ciepłym, fajnym szalikiem czy rękawiczkami, to można oczywiście dotrzeć do naszego ośrodka i to po prostu zostawić, a my gwarantujemy, że dostarczymy to najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. W okresie przedświątecznym, w czasie Wigilii wszyscy kierujemy swój wzrok, swoje serca do najbliższych. Czas, kiedy zwalniamy, spotykamy się i to jest też taki czas, kiedy często myślimy o tych, których między nami nie ma. O tych też, którzy nie mogą w takich okolicznościach siąść przy stole, o bezdomnych. Stąd Urząd Miasta wspólnie z wieloma organizacjami pozarządowymi, również z Kurią, organizuje w tym roku Wigilię dla bezdomnych w nieco innej formie niż do tej pory. Nie jednego wielkiego spotkania, które było organizowane w latach poprzednich do czasu pandemii, ale w różnych miejscach na terenie miasta, w domach dziennego pobytu, w naszej noclegowni, w takim miejscu, gdzie zazwyczaj przebywają bezdomni. Tam będziemy się z nimi spotykać, tam będą mieli swoje spotkania wigilijne. Serdecznie zachęcam do wsparcia, do uczestnictwa tych, którzy chcą w tym uczestniczyć i oczywiście też do wspierania w różny sposób tych, którzy są potrzebujący, szczególnie w tym okresie świątecznym. Udało się do Opola zaprosić 3 tenorów, którzy nie tylko pięknie śpiewają, jak to mówią kobiety, ale i dobrze wyglądają, trewoci. Cieszę się, bo tak wejdziemy w nowy rok, już 11 stycznia, świątecznie, przebojowo w auli przy ulicy Drzymały. Od godziny 18 będziemy mieli okazję posłuchać
i popatrzeć na zespół Trevoci. Każda złotówka ze sprzedanej cegiełki na rzecz koncertu powędruje do Domu Nadziei dla Bezdomnych, który jest prowadzony przez siostrę Aldonę i dzięki wsparciu sponsorów Energetyki Cieplnej Opolszczyzny, miasta Opole, ale i pojedynczych sponsorów prywatnych. Tak się dzieje, że w całości koncert jest charytatywny, bo każdy grosz pójdzie na cel Domu Nadziei dla Bezdomnych.